Urodziłam się w 1937 roku. Okres wojny, okresu okupacji wojny przeżyłam bardzo ciężko, bardzo był duży głód. W tym czasie mieszkałam z mamą w Pruszkowie i tam między innymi mieliśmy taki przypadek z dziećmi z tego osiedla, z tych okolic domu, że właśnie Niemcy wieźli do tego lasu, tam gdzie stacjonowali chleb. No i ponieważ rodzice uprzedzali zawsze, że Niemców to się trzeba bać i się bało bardzo, więc kiedy te samochody zaczynały jechać, to myśmy wszyscy do tego rowu żeśmy pochowali się i tylko te łebki nam tam trochę wyglądały. Na ostatnim samochodzie, kiedy już jechał i wiedział, że jest ostatni, niemiecki żołnierz specjalnie, poprawiając się nogami, zepchnął nam chleb. To, kiedy odjechały te samochody, no to oczywiście dzieci się rzuciły do tego chleba. No i przynieśliśmy do domu. Dość często były naloty na te okolice. Naloty były okropne. I leciały samoloty, które rzucały z tych samolotów najpierw tak zwane choinki, oświetlały okolice tą, w którą chcieli bombardować, a potem dopiero rzucali bomby. I pamiętam taki okres, w tej chwileczce jeszcze sobie przypomniałam, że jedna z bomb w nocy spadła na nasze podwórko. I kiedy nad ranem po tym nalocie, żeśmy się ubrali i wyszliśmy na nasze podwórko, zobaczyliśmy bombę. No i całe szczęście, że ta bomba nie wybuchła, bo byłoby po nas.